Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Torba kosztowała 40 zł, a po podwyżce 50 zł. O ile procent podwyższono cenę tej torby? Czyli piszemy 40 zł, to jest 100%, to jest cena wyjściowa, a po podwyżce, czyli 50, to jest x%. No i musimy ten x znaleźć. Jak go znaleźć? Mnożymy sobie na krzyż, czyli to razy to musi dać mi to razy to. Czyli 40 razy x równa się 50 razy 100%. No i zobaczmy, czyli 40x mam z lewej strony, dzielę stronami przez 40, czyli wychodzi, że x to się równa 50 razy 100% podzielić na 40. 50 razy 100% podzielić na 40. To jest zera się skracają. I co mamy? 50 razy 100 to jest 500% podzielić na 4, to mamy 125%. Czyli zobaczmy, cena ze 100% wzrosła na 125%, czyli ile trzeba dodać do 100, żeby otrzymać 125? Oczywiście 25, czyli wzrosła o 25%.